Dzień dobry, moi kochani! Witamy was z Tokio! Wczoraj mieliśmy taki dzień orientacyjny. Nazwałabym to dniem orientacyjnym. Ale zrobiliśmy małe zakupy. A teraz zbieramy się i wychodzimy zaraz z domu. Nie wiadomo jeszcze, co będziemy dzisiaj robić. Zostajemy tu ogólnie 10 dni, więc mamy sporo czasu. Ostatnim razem, jak byłam w Tokio, byłam na niecały tydzień, wydaje mi się, że jakoś 5-6 dni. I wtedy byłam z całą grupą ludzi, więc nie robiłam też do końca tego, co ja sama chciałam, tylko musiałam się zdawać na grupę, a teraz jesteśmy tutaj razem i będziemy sobie jeść fajne rzeczy, zwiedzać fajne rzeczy i kupować fajne rzeczy. Wyszliśmy, idziemy na metro, bo tutaj poruszamy się cały czas komunikacją. Wczoraj załatwiliśmy sobie karty, więc możemy jeździć dowoli. To jest kurteczka, którą sobie w ogóle kupiłam. Zatrzymaliśmy się na dzielnicy Roppongi i mamy całkiem blisko do Shibui i właśnie lecimy na metro. Metrem mamy dobrą komunikację. Pokażę wam, jaką zrobiłam sobie dzisiaj fryzurkę. Mam takie spinki. To jest moja ulubiona przekąska, onigiri. Kocham. Mi się gryzie jajko na twardo. Marzenie każdego siłowniaka w Polsce, żeby takie jajka były do sprzedaży. Ja nie wiem, to ja tylko... Patrzcie w ogóle, jakie tutaj rzeczy można kupić. Pełno takich wypieków. Najróżniejszych. Tutaj widziałam gdzieś, o, hot dog, to już może zrobione tutaj. Pełno zupek. Bardzo dużo gotowych produktów. I podobno te rzeczy tutaj są dobre. Do pracy można sobie wziąć już taki gotowy zestawik. Kurcik, spoko. Ten wygląda pięknie. I używamy sobie tutaj aplikacji translatora. I przykładacie do opakowania i wszystko wam tłumaczy tutaj na polski. Dla bezgluteniaków. No, żaba jest uczulona na gluten, więc trzeba wszystko tłumaczyć. I co? Niedobry? Kwaśne. Spróbujmy tego mochi. Bite mochi z red bean pasta. Lepsze, lepsze. Zawiodło. Słuchajcie, Lila zawsze chciała być w Paryżu. Żebym ją zabrał do Paryża. Proszę bardzo. Jest wieża Eiffla, jest. Romantik. Po raz kolejny robię tą buddyjską wróżbę. Już robiłem ją w Tajlandii. Wtedy raz wylosowałem nic, a potem kamień. Więc teraz zobaczymy, czy chociaż coś będzie. No miałem, że tam, gdzie był ten mój numerek, to leżał kamień. Nie było jeszcze karteczek. Okay. Więc ogólnie wyszło, że jestem stoner. Dawaj, teraz. Krótsza kreska, dobra. Krótsza kreska plus i taki ten. To? Tak. Tak wygląda, tak. No, 2,9. Tyle, ile mam lat? Tutaj powiedzmy po angielsku. Good fortune. Good fortune. Everything you worry about and trouble, some efforts are almost over. Musi się zacząć, ale to hałasuje mocno, nie? Rzucamy kolejną setkę, rzucamy kolejną setkę. Tak, setka, żeby nie było. Tylko żeby nie było. Ja, Misiek, ale masz unikatowy. Co, tutaj? Jeden znak, no. To jest ten? Tak. Te. Siódemka. Okej. Okay. Yes. Bad fortune. Ajajajajaj. I zostawię, żeby ona raz się nie spełniła. No ale to nie będzie tego tu. Unikniesz tego. Tak, no zostawiasz tutaj. No dobra, dobra. Unikniesz tego, wiesz. Po to się robi, żeby wiesz. Że właśnie zdjęłaś z siebie zły urok. Dobrze, czyli dobrze. Tak. I co? Dobrze. I teraz związujesz.
pomóc ci? Misiek, musisz to zrobić sama. Właśnie. Że paznokcie nie mogą ci utrudnić tego. No dobra, dobra. O. Nie, no kurde, profeska. Nice. I trafiliśmy na prawilne mochi, bo ogólnie wszystkie były sold out. Takie struska, bo próbujemy. Moje chyba struskawkowe. Itadakimasu. I dla mnie? No i jak? Przepyszne. Ale ta truskawka ma mocny smak. A zobaczcie, jak ona wygląda w środku. Inaczej trochę niż Polska. Inaczej. Jesteśmy na Akihabarze, to takie electronic town. Są tutaj części do komputerów i tak dalej. Różne takie elektroniczne gadżety i wszystko, czego potrzebujesz do swojego elektronicznego sprzętu. Ale oprócz tego jest bardzo dużo właśnie typów z anime, z mangą, z figurkami i też automatów i różnych gier. I są do wygrania różne rzeczy. I teraz tutaj chcę wygrać dla Lili jej ulubioną bohaterkę. Ona zawsze, jak oglądamy Demon Slayera, to mówi, że to jest on. Więc tutaj chcę spróbować. Nigdy w życiu nie wygrałem na takim automacie. To jest naprawdę... Tylko Japończycy chyba wynoszą coś stąd, z tego, co widziałem. Nie! Yo! Dawaj! Nie jest tak źle, nie jest tak źle! Proszę! No kłamstwo! Kłamstwo to jest! Przecież to się nie dopina! Gramy w Mario Karta. Na pewno będzie słychać mi się, tak będę mówił, tak? Rywalizacja. Gramy w najbardziej kultową grę, chyba z Japonii, czyli Mario, a konkretnie Mario Karty. Pierwszy raz gram na takiej maszynie Mario Karta, mega się je. Jesteśmy w bezglutenowej knajpce, bo żeby zaczynamy na gluten, więc jemy japońskie jedzenie, ale bezglutenowe. I ja zamawiam takoyaki, są przepyszne. Tutaj wszędzie są obrazeczki, jak co wygląda. My chcemy to, znaczy ja chcę to. To są takoyaki i tutaj mamy pierożki gyoza. I zastanawiamy się, co dzisiaj robić. Pięknie wyglądamy, jakbyśmy szli pierwszy dzień do szkoły. Pieron, co bardzo? Mój pieróg, nie. Tutaj sosem nie szczędzą, ogólnie. Japończycy to sosiarze, wszystko w sosie zawsze podają, oblewają to najlepiej trzema sosami naraz. Moja skóra przechodzi tutaj jakiś gorszy czas. Idziemy teraz do największego w Tokio sklepu z anime, z figurkami, z merchem, ze wszystkim. Zaraz wam pokażę. Ale najpierw szybka herbatka w sklepie. Tutaj mają taką lodóweczkę, tylko że to nie jest lodóweczka. Herbatka. Tylko te napoje są ciepłe, można kupić sobie kawę, herbatę, matcha i to wszystko jest gorące. To jest najlepsza herbatka. Potrzebna to jest czasem, bo taka jest nieoczywista temperatura w Tokio, że wejdziesz do metra, to się pocisz, wychodzisz, jest zimno i czasem warto się tak troszkę rozgrzać. Jesteśmy. Na początku mamy całe piętro z mangami. Jesteśmy na piętrze, które całe dotyczy miłosnych mang, które są bardzo popularne. Chodźcie. To się nazywa chyba yaoi, to jest chyba między chłopakami, tak mi się wydaje. To po prostu no, kochają Japończycy tą miłość wielorakom. Boys love comics. No. Czyli tutaj po prostu są miłość chłopców. To jest jakieś piętro z takimi przyborami do szkoły, z jakimiś karteczkami, z jakimiś gumkami, długopisami. I całe to piętro zajmują tylko takie rzeczy. Zeszyciki, karteczki, naklejki. Patrzcie, jakie mini gumeczki do mazania. Tutaj mamy akurat sekcję My Hero Academia. Kolejne takie same piętro, tylko że tutaj mamy bardziej właśnie shonenowe i same takie bardziej w stylu action, a poprzednie było właśnie bardziej takie novela, romans i bardziej takie kawaii dla dziewczynek. No i tutaj panie sobie stoją, normalnie słuchają tego, są zajarane, jakby tutaj leciał teledysk jakiegoś prawdziwego idola. Okazuje się, że ten świat cyfrowych idoli jest większy niż nam się wydawało. Jest po prostu pełno płyt, które wydają te postacie.
Ja nie wiem, czy to są tylko soundtracki z anime, ale chyba nie. To wygląda po prostu jak... Zespół. To jest zespół po prostu i oni sobie słuchają tego zespołu i... Słuchajcie, jesteśmy tutaj na takim Capcom Plaza. Capcom to jest taka firma japońska produkująca gry, choćby Street Fightera, z tego co mi się wydaje. Mam nadzieję, że się nie mylę, nie dodam na FOP-a, ale ogólnie bardzo popularna, topowa japońska firma produkująca gry. Zobaczymy, co tutaj będzie w środku, bo widzimy już, że tutaj takie automaty, które już widzieliśmy. Lida już nie może znieść, powiedz. Są wszędzie przypinki, tylko przypinki. Chcą kupić figurkę anime, a tutaj są wszędzie te przypinki. I tutaj dziewczyny, rzucę wam tutaj zdjęcie, bo zrobiłam, że dziewczyny mają takie torby transparentne, ale no nie takie, takie fajniejsze są. Gdzie są figurki? I tu jest milion tego. Nawet ja nie wiem, co to są za postacie. Nawet ja nie znam tych anime. To jest... No tak. Kiedy przyjeżdżasz do Japonii, okazuje się, że jesteś noobem. To pod nami też są kwiaty, fajnie. Nie, pod nami jest lipstro. Oprócz tego, że pięknie tutaj jest i oczywiście zachwyca to wzrok człowieka i też dotyk, bo czasem chodzisz w wodzie. A czy mam gołe stopy? Za darmo, więc oprócz tego pięknie tutaj pachnie. W każdej sali po prostu inaczej dostosowany jest zapach do tego. Kwiatki się bujają całe życie.